May 14th, 1916. Freddie was sent to the Somme, while Emile's regiment was quartered near a small village at the top of a hill. The village was called Vauquois. This is where the conflict had moved underground. Holed up in their trenches, the two camps dug tunnels and galleries. The underground war had begun. Okej, no to w takim razie przyjdzie nam zmierzyć się z tym, co nas czeka pod ziemią. Okej, idźmy na dół. Musimy znaleźć gościa z brodą. Taką nietypową brodą. Pewnie też mnie nie przepuścisz dokładnie, tak, tak jak myślałem. No chodź piesku tutaj. Nie, 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 dawaj tą puchę. Okej, czyli tą puszkę powinienem chyba po prostu tutaj rzucić. Nauczone doświadczeniami. Okej, no tutaj nie będzie chyba łatwo, bo... Dobra, weźmy to. Co ja bym tutaj potrzebował? Pewnie wrzucić... Okej. I to powinno mi spaść. No dokładnie. Dobra, gramol się na górę. Jeszcze tylko zerknę, czy tutaj coś będzie. Okej, chociaż nie, ciekawi mnie. Dobra, ale już jakiś tam zamysł mam. Piesku, jeszcze odkop tylko to, co tam się znajduje. Stetoskop, okej, może być. Okej. Dobra. Jakiś tam zamysł jest. Dobra, chyba wiem, o co chodzi. Zrobię tak. To przerzucę w ten oto sposób. I teraz piesku przestaw tą wajchę. Dokładnie. Ja idę po jeszcze laskę dynamitą.
powinienem to wysadzić. Dokładnie. Chodź piesku, chodź. Żebyś czasami tutaj nie został. No nic, wysadzamy. A dobra, dalej nic nie ma, więc... Możemy sobie to darować. Okej, gazu chyba nie ma, bo ptaszek jednak... Trzeba go jakoś stamtąd wydostać. Tylko, że to jest droga w jedną stronę. Spróbuj go jakoś wyswobodzić. No dokładnie. How are you? Oh, thank you. Merci, mon ami. No wiem, musimy iść jednak w głąb jaskini. Bo tutaj po prostu jest zagrodzone. No, siadaj. Nikogo nie zostawiamy. Co my tu mamy? Merci, mon ami. Adieu. No. Oh. Merci, mon ami. O co tutaj chodziło? Czyżbyśmy dokopali się do tych samych tuneli, co mają Niemcy? Okej, no to w takim razie idziemy po ten wagonik. Okej, będę potrzebował klucza. No nie. Piesek tam nie skoczy. Hey, hey.
Klucz jest wyżej. A to znaczy, że muszę najpierw się dostać niżej? Ale już jakiś pomysł mam. Weźmiemy butelkę. No dokładnie. Musisz zdobyć ten klucz. A, to Niemcy są tam na górze. Nie zwróciłem na to uwagi. Taka konspiracja. Dobry piesek. No dobra. Chcesz tam zostać, to zostań. Ciężka robota pod ziemią, oj ciężka. Mógłby ktoś pomóc, ale jakoś tak widać, że nie palą się za bardzo do tej pomocy. Zaopatrzenie w kolejne materiały wybuchowe. No dokładnie. I bum. French officers were proud of the heavy losses inflicted on the enemy. Emil, full of anger, refused to be decorated for what he considered to be a cowardly act. Emil and Freddy were, however, happy to have saved Anna's father from Baron von Dorf's clutches. His scientific research could no longer be used to make weapons of war. Good news being few and far between, they wanted to savor this moment. But Anna had frightening news. Carl had been killed while trying to escape the POW camp. No. No! Upon hearing of his death, Emil became sickened with grief.